24 minuty po godzinie 12, a teraz przed nami Paweł Mosiołek, który powie nam coś o Dniu Wszystkich Świętych. Posłuchajcie. Dziś gościem Radia Rekord jest Paweł Mosiołek, człowiek, który mniej więcej rok temu promował swój pierwszy utwór nagrany właśnie na 1 listopada, utwór Ci, co odeszli, Pawle. Wtedy chyba sam nie wierzyłeś w to, że ten utwór może tak daleko zajść i no naprawdę troszeczkę cię wypromować, prawda? Tak, utwór generalnie spotkał się z dosyć dużym odzewem i przerosło to moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ ja myślałem, że target, jeżeli chodzi o utwór, no będzie tak plus 40 i dalej, prawda? Okazuje się, że tak naprawdę utworem zainteresowała się młodzież, czyli ludzie w wieku 18-25, co jest dla mnie naprawdę, uważam, dość dużym sukcesem, jeżeli chodzi właśnie o trafienie do młodzieży z utworem, który jest, nazwę to troszeczkę inny, różniący się od tego, co obecnie jest emitowany w radiach. Zwłaszcza, że to nie jest utwór łatwy. Jest to utwór trudniejszy w odbiorze, jeżeli chodzi o przekaz, o tekst, prawda? A muzyka jest to popowy utwór, zachowany w konwencji takim blues rockowym z elementami elektroniki. Przypomnij może słuchaczom, dlaczego właśnie taki utwór i dlaczego akurat właśnie 1 listopada? Ten utwór napisałem wracając właśnie z Warszawy, z wernisażu Jerzego Czuraja, świętej pamięci. Jak wracałem w nocy, wpadł mi tekst i muzyka do głowy. Jak przyjechałem, napisałem ten utwór. Nie wiem, dlaczego akurat tak się zadziało, tak się zdarzyło, że akurat mi ten utwór wpadł i w takim czasie, no ale to pewnie nic nie dzieje się z przypadku. Pewnie to miało jakiś sens. Zresztą teraz widzę, że to ma jakiś sens po czasie. Zwłaszcza, że ty dosyć emocjonalnie podchodzisz chyba do tego utworu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że no patrząc na te wszystkie cztery utwory, które... Trzy w sumie. Bo to jest tak, Skrzydła Nadziei. Mamy Skrzydła Nadziei, Mamy Ci, co Ci, co odeszli, Moja Wolność, Protest Song. Tak, no ale mamy jeszcze utwór świąteczny, prawda? To znaczy, to był nagrany taki oddzielny projekt z młodzieżą radomską. Zrobiłem to bardziej tak, można powiedzieć, edukacyjnie, żeby zająć z czymś młodzież, żeby mogli też wykazać się tym, co oni potrafią, jakie mają zdolności, żeby też nie zamykać się, prawda? Tylko żeby włączyć ich też w to, co robię. Nie tyle utwór, ale nawet sam klip. Spodobał się ludziom, prawda? Spodobał się. Był wyświetlany no, w naszej radomskiej telewizji, ale nie tylko, o ile się nie mylę. Tak, jeżeli chodzi o utwór Ci, co odeszli, był w różnych rozgłośniach, może nie będę tutaj wymieniał w jakich, ale jeżeli chodzi o telewizję, pojawił się w ITV, pojawił się w telewizji Dami, pojawił się również nawet w telewizji Trwam. Spotykałem się z różnymi opiniami na ten temat, ponieważ była i krytyka w sensie takim, że dlaczego w Trwam, ale i z tymi pochlebnymi, że tak powiem, znaczy z tymi dobrymi opiniami też się spotykałem, że tak naprawdę dążąc do miana artysty, nie mogę się zamykać na żadne media, ponieważ są różne media, a ja chcę dotrzeć do ludzi, prawda? Więc ja tutaj abstrahuję już od wszelkiego rodzaju spraw politycznych czy poglądowych. Ja po prostu docieram do ludzi bez względu na to, jakie oni mają poglądy i jaki światopogląd. Nie jest to dla mnie istotne. To docieranie do ludzi w tym momencie troszeczkę zatacza coraz szersze kręgi, bo... I właśnie to jest esencja naszej rozmowy, możesz się śmiało chwalić. Niedawno zainteresowała się moją twórczością, szczególnie właśnie utworem Ci, co odeszli, Muzodajnia. Jest to portal internetowy, który ma no, bardzo, bardzo dużo użytkowników. A powiedz mi, ty już miałeś wgląd w to wszystko, dlatego że od kilku dni nam Ci, co odeszli, znajduje się na Muzodajni. Tak naprawdę on dzisiaj będzie w tak zwanych utworach proponowanych, czyli będzie wyszczególniony na pierwszej stronie. No bo tak na dobrą sprawę, no nie każdy mógłby wiedzieć, że ja taki utwór nagrałem, gdyby nie pojawił się on na pierwszej stronie, prawda? Bo gdzie wśród tylu tysięcy utworów, które tam są, no kto by wiedział, że Paweł Mosiołek akurat nagrał Ci, co odeszli. Natomiast Paweł Mosiołek nagrał Ci, co odeszli. Ja Ci mogę powiedzieć, ze swojego doświadczenia wiem, że ten utwór jest naprawdę bardzo lubiany. Wiem też, że 1 listopada to będzie jeden z częściej w naszej rozgłośni granych utworów. No a teraz przeskoczę na chwilę do innego, dlatego że no rok temu chwaliłeś się pierwszym swoim klipem, profesjonalnym pierwszym klipem, mówię o Ci, co odeszli, a w tym roku jesteś w trakcie tworzenia drugiego. Jestem w trakcie tworzenia drugiego teledysku do utworu Moja Wolność, Protest Song. I właśnie skoro mam okazję tutaj podziękować, bardzo chcę podziękować realizatorom teledysku, przede wszystkim Piotrkowi Taborowi i Mardzie Gregorczyk, Izabeli Adamskiej, która robi backstage, Sylwii Okrój, jak również Magdalenie Zielińskiej, która zajmuje się wizażem i dobieraniem osób. I wszystkim tym, którzy zgłosili się na Facebooku, którzy zgłosili się poprzez media. Powiedz mi, Paweł, jakie ty masz dalsze plany? Dlatego, że trzy single, no singiel to singiel.
singlem się pokażesz, singiel gdzieś tam ktoś usłyszy, stwierdzi, okej, fajnie, podoba mi się kawałek, chcę od tego artysty coś więcej, znajduję w internecie przykładowo 3 twoje single, ale jemu to nie wystarcza. Zakusy na płytę są? Są zakusy na płytę i właśnie w listopadzie, na początku listopada będę jechał do Kielc, gdzie będę miał próbę ze świetnymi muzykami, może na razie nie będę tutaj wymieniał kto, ale naprawdę są to świetni muzycy, którzy podjęli się współpracy ze mną i będziemy działać w kierunku nagrania płyty. Ale moja wolność, protest song, to jest utwór, który już jest nagrany ze świetnymi muzykami. Nie bójmy się tego. Tak, utwór Moja wolność, protest song, w którym ja tak naprawdę i w teledysku, jak również w samym przekazie, jeżeli chodzi o tekst, łamię pewne bariery u nas w mieście, w Radomiu, gdzie jednak ta tolerancja, taka otwartość na drugiego człowieka nie zawsze jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli. Zatem ja łamię te bariery, żeby ludzi nie etykietować, żeby ludzi nie szufladkować, żeby każdy człowiek, który żyje obok nas, mógł wyrażać siebie takiego, jakim on jest naprawdę, a nie takiego, jakim chcieliby go widzieć inni. Bo naprawdę to jest dosyć poważny problem społeczny, nie tylko u nas w Radomiu, ale w ogóle w Polsce. Chociaż już jeżdżąc do Warszawy czy do innych miast, widzę, że pomalutku ludzie generalnie robią postępy, że te zachowania i te postawy trochę się zmieniają. Nie boisz się, że to otwieranie naszego radomskiego, nazwijmy to przysłowiowego, zaścianka może ci przynieść nieliche problemy wśród ludzi, którzy właśnie, jak sam mówisz, są średnio tolerancyjni? Nie boję się tego. Wręcz przeciwnie. Właśnie uważam, że powinny być osoby, a tak jak wspominam, ja skoro chcę dążyć do tego miana bycia uznawanym za artystę, prawda, to mam większe możliwości przekazu, skoro jestem zapraszany do rozgłośni, czy do telewizji, czy prasa pisze, mam większą możliwość powiedzenia, bo nie zawsze taki przeciętny Kowalski, który gdzieś tam pracuje w kiosku, prawda, nie zawsze ma możliwość powiedzenia o tym, bo gdzie i kiedy. Także jakoby utożsamiam się z tymi wszystkimi osobami, które w jakiś sposób są odrzucone, które są odtrącone przez społeczeństwo, żeby po prostu pokazać, że ci ludzie tak naprawdę żyją obok nas. Paweł, ja wrócę do utworu Ci, co odeszli. Dlaczego Muzodajnia zainteresowała się akurat tym właśnie utworem? Właśnie rozmawiałem z ludźmi z Muzodajni i powiedzieli, że zainteresowali się utworem Ci, co odeszli ze względu na jego klimat i oryginalność. Ponieważ to, co teraz jest lansowane na rynku, jest okej, tylko że ten utwór Ci, co odeszli, bardzo się wyróżnia swoim klimatem, przekazem, i muzyką, że jest bardzo taki wyjątkowy i niespotykany. Takie słowa usłyszałem właśnie z Muzodajni czy z firmy fonograficznej. Gdy rozmawialiśmy rok temu, mówiłeś, że poświęciłeś ten utwór wielkim artystom ogólnie, tym, którzy odeszli, ale tym, którzy są. Tych artystów, którzy odchodzą, jest coraz więcej, więc trzeba by to miejsce powiększać. Tak, ostatnio właśnie odszedł mój przyjaciel Waldemar Kocoń, z którym znałem się, nawet spotkaliśmy się całkiem niedawno przed jego śmiercią, gdzie zaprosił mnie, żebym mógł zobaczyć jego serwala, jego dzikie koty afrykańskie. Niestety nie udało mu się wygrać z chorobą, zmarł, odszedł. On słyszał ten utwór, jeszcze jak żył. Co powiedział? Zyskałem wielką aprobatę u niego poprzez ten utwór. Pawle, czego ci życzyć? Przede wszystkim wydania płyty i odbiorców, którzy będą tego słuchać. Czyli ogólnie jednym słowem powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci również. Było mi miło, powiem ci, spotkać się z tobą po raz kolejny. Ja liczę i czekam na twój najnowszy klip. No i cóż, szczęścia życzę, drogi Pawle. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Z Pawłem Musiołkiem rozmawiał Dawid Puton. Rozmowa oczywiście tyczyła się również nowego utworu Ci, co odeszli, ale również Paweł opowiedział coś o Dniu Wszystkich Świętych, taki wywiad nieco wspominkowy. Teraz numer Pawła Musiołka i Ci, co odeszli. Kurtyną nieba przysłonięci.
ci, co odeszli, tam, gdzie nie czas. Pozostaną w mej pamięci ci, co odeszli, są inspiracją. Dla tych, co jeszcze nie święci, w promieniach słońca i blasku gwiazd. Są zawsze w mej pamięci. Ci, co odeszli, gdzie nie ma. Kurtyną nieba przysłonięci, ci, co odeszli, tam, gdzie nie czas. Pozostaną w mej pamięci, ci, co zostali, są żywą księgą. Są żywot tamtych, tych, co odeszli, gdzie nie ma nas. Gdzie został szlak przetarty? Przysłonięci, ci, co odeszli, tam, gdzie nie czas. Pozostaną w mej pamięci, zostaną to skarby świata, o które zadbać trzeba, kiedyś odejdą, gdzie nie ma nas. Gdzieś, gdzieś za kurtynę nieba.